To jest to samo zdanie, co poprzednio, tylko dane inne. W takim razie chyba nie warto go robić, bo to będzie powtórka z rozrywki, nie? No chyba, że rozwiązałbym je korzystając z prawa Gaussa. Ale przecież prawa Gaussa mógłbym robić, gdyby to był nieskończony pręt, a ten nie jest nieskończony. Mimo to i tak mogę to zrobić z prawa Gaussa, bo dane są inne w ten sposób, że jest wiele rzędów wielkości różnicy między R i L. Odległość punktu od pręta jest tak mała, że przy tej odległości długość pręta jest dobrym przybliżeniem nieskończona. Nie liczyłem tego wcześniej, ale podejrzewam, że po zaokrągleniu do dwóch cyfr po przecinku wynik z prawa Gaussa będzie taki sam jak wynik ze ścisłego wzoru wyprowadzonego w poprzednim filmie z tego wzoru. No to Gauss. Nowy obrazek, bo będzie czytelniej. Pręt. Długi. Jako powierzchnię Gaussa wezmę powierzchnię walca. Będzie najprościej. To będzie denko walca. Walc ma też tą zaletę, że kojarzy się z puszką od piwa. Czyli dobrze. Denka będą niebieskie, a bok będzie bez koloru, bo nie wiem jak pokolorować. Jeszcze pogrubię ten kabel, który widać, który jest poza puszką, nie przysłonięty puszką. Przepięknie. Może też układ odniesienia, kartezjański, prostokątny, żeby się wygodniej o tym mówiło. Z każdego punktu tego pręta rozłażą się linie pola, rozłażą się radialnie i są prostopadłe do pręta. Więc znajdę linię pola, która ma kierunek osi X albo kierunek osi Z, ale nie będzie linii pola o kierunku osi Y. Innymi słowy, linie pola będą równoległe do denek, wieczek, no tych kółek. W prawie Gaussa jest coś o wektorach powierzchni czy czymś. Narysuję takie Z2. Wybieram bardzo mały kawałek powierzchni tego tutaj. Taki, jak zwykle, nieskończenie mały. Infinitezymalnie mały. Różniczkowy. Jest taka umowa, niepisana, albo i pisana, nie wiem, że wektor powierzchni jest prostopadły do tej powierzchni. To jest wektor powierzchni S, ale ponieważ to jest bardzo mała powierzchnia, no to będzie DS. Nie będę taki i narysuję linię pola biegnącą przez ten kawałek powierzchni. Jak mówiłem, rozchodzą się radialnie i równolegle do płaszczyzny. Właściwie mógłbym narysować wektor natężenia pola w tym punkcie. A narysuję. No, powiedzmy, jakoś tak. Wyróżnię jeszcze jeden taki kawałek powierzchni. Tym razem to będzie kawałek powierzchni bocznej tego walca. O, tu se go namaluję. Naturliś ten kawałek powierzchni jest tak mały, że jest płaski. Na tej samej zasadzie, na której Ziemia jest płaska. Rysuję wektor tej powierzchni. DS. Rysuję linię pola, która będzie przebijać tą powierzchnię. Jak już mam linię pola, to mogę narysować wektor natężenia, bo wiem, że natężenie jest styczne do linii pola. Tutaj jestem trochę dalej od źródła, więc spodziewam się, że pole będzie słabsze, czyli narysuję tą czerwoną strzałkę krótszą niż wcześniej. To teraz prawo Gaussa. Całczydło. Z takiego iloczynu skalarnego. To podobno ładunek siedzący wewnątrz tej powierzchni pomyślanej. Oznaczę go Qin przez stałą elektryczną epsilon 0. Iloczyn skalarny dany jest kosinusem, co warto przypomnieć. I to jest kosinus kąta między tymi wektorami, oczywiście. Na denkach wszystkie wektory powierzchni, te malutkie, różniczkowe, będą miały kierunek osi Y. I wszystkie będą tworzyć kąt prosty z liniami pola, a więc również z natężeniem. Tu jest 90 stopni za każdym razem, dla każdego takiego DS-a. Kosinus 90 daje 0. Czyli ze wzoru widzę, że będę miał zerowy strumień wektora natężenia pola elektrycznego przez tą powierzchnię. Ale widzę to też bez wzoru. Bo strumień dobrze jest widzieć jako ilość linii przebijających daną powierzchnię. Jeśli linie pola elektrycznego leżą w płaszczyźnie wyznaczonej przez tą powierzchnię, to nie mogą jej przebijać. Strumień tutaj jest zero. To samo na dnie. Czyli jedyne co się liczy, co wnosi coś do strumienia, to powierzchnia boczna. Wszystkie DS-y na powierzchni bocznej są równo odległe od źródła. To za każdym razem jest promień tej puszki. Więc nieważne, gdzie narysuję DSA na powierzchni bocznej, czy tu, czy tu, czy tu, czy gdziekolwiek indziej,
tam będzie to samo natężenie pola. Więc ja mogę to wywalić przed znak całki. Tylko najpierw zajmę się iloczynem skalarnym. W każdym miejscu wektor powierzchni będzie miał kierunek radialny, tak jak linie pola, i za każdym razem kąt między nimi to będzie 0. Kosinus 0 to 1. Czyli mogę tutaj po prostu zgubić wektory i to kółeczko. Co robię? To kółeczko tutaj coś znaczy, nie pamiętam co. Pewnie, że trzeba całkować po całej powierzchni. Dobra, teraz jak całkuję wszystkie DS-y, to dostanę całą powierzchnię boczną. A powierzchnia boczna to będzie razy wysokość, oznaczę ją H, czemu nie? Czyli E razy 2πr i razy H. Ładunek siedzący w środku to jest lambda H. Gęstość liniowa razy ten kawałek, który mam w tej puszce. H się skraca i bardzo dobrze. I wychodzi mi, że E to będzie lambda przez 2pi r epsilon 0. Przy innych danych pewnie bym to tak przekształcił, żeby pojawiło się 1 przez 4pi epsilon 0, czyli to, co się w liceum oznacza k. Przy tych danych tak nie zrobię, bo lambda nie jest dana. Rozpiszę lambdę. Lambda to jest ładunek przez długość. Q przez L. L wpadnie do mianownika. Pozostało mi podstawić. Zdaniem kalkulatora to jest zaokrąglenie do dwóch cyfr znaczących 160 newtonów na kulomb. Teraz wklepię w kalkulator ten wzór. I to, wyobraźcie sobie, drogie dzieci, jest nadal 160 newtonów na kulomb. To zadanie można było rozwiązać w ten sposób co poprzednie, ale to byłaby metoda BDSM. Dane musiałyby mieć po 4 cyfry znaczące, żeby przybliżanie tego pręta, nieskończonego pręta, spowodowało pojawienie się rozbieżności między wynikiem tym przybliżonym szacunkowym, a tym ścisłym.